Gosia, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jestem, słuchajcie, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Ze swojego ogrodu, jak widzicie, bo pytacie czasami, gdzie ja jestem, czy mieszkam nad jeziorem, czy mieszkam w ogrodzie. Ja mieszkam w Milanówku pod Warszawą. To jest, jak się jedzie na Grodzisk Mazowiecki, na Pruszków, na Grodzisk Mazowiecki, koło Podkowy Leśnej. Przez wiele lat mieszkałam w Warszawie, potem mieszkałam w Podkowie Leśnej. Tam moje dzieci chodziły do szkoły, a teraz mieszkam w Milanówku, który jest obok. Mieszkam w takiej wiejskiej części Milanówka, gdzie jest nie tam, gdzie profesor Bral, czy Krysia Janda, czy się tutaj trochę mieszka takich pięknych ludzi. Oni mieszkają w takim starym, zalesionym Milanówku, a ja mieszkam w tym Milanówku takim, no takim bardziej słomianym, jak ja to mówię, ale za to są brzozy, jest dużo więcej słońca, jest mniej starodrzewia. No, widzicie sami. A to jest ogród, który zrobili mi moi przyjaciele. Też opowiadałam tą historię na którejś z kawek, ale ponieważ przybywają nowe osoby, więc wątki się powtarzają. Na swoje 40. urodziny, jako niespodziankę od moich przyjaciół, Paulina, słuchaj, dostałam właśnie ten z tyłu ogród cały, to wszystko. To tu nie było nic, to był po prostu plac, jakby kawałek łąki, tylko brzozy były. I ponieważ nie było mnie stać na to, żeby to zrobić, no to moi przyjaciele, jak ja wyjechałam w góry, zebrali się ekipą i przez 3 dni tutaj robili wszystko sami, łącznie z tym, że słuchajcie, nawet drzewka zasadzili i każdy w tym drzewku, który zasadził, serduszko było z imieniem, kto zasadził to drzewko. Więc no, to bardzo piękny prezent, taki budujący naprawdę na całe życie i to w ogóle piękny pomysł, prawda? No bo ja mam teraz ten ogród, on kwitnie razem ze mną, zakwita. I rano jak się budzę i sobie patrzę tutaj przez okno, no to sobie myślę, mam przyjaciół, wszechświat mnie kocha i tak dalej, i tak dalej. Więc dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, napiszcie, co u was słychać. Uprzedzam pytania. Moja córka mnie wczoraj w samochodzie zapytała: Mamo, czy ty se zrobiłaś usta? A ja sobie nie zrobiłam ust, tylko dostałam opryszczki i mam plasterek tu przylepiony, więc jakby się będę zbliżać, to pewnie będzie widać. Ja drugi raz w życiu mam opryszczkę. Też już na starość dostałam tej opryszczki. Ostatni raz miałam ją 10 lat temu, a teraz wczoraj poczułam, że coś się dzieje. Mówię, to jest niemożliwe w ogóle, to jest niemożliwe. Jeszcze to, no ale jeszcze to, więc jakby. To jest po prostu opryszczka. Tak, zacznę z rana niezbyt miło, ale to jest życie, nie? Słodko-gorzkie. A co u was słychać? Napiszcie. Witam was. Bardzo się cieszę, że jesteście i jesteś szczęściarą. Tyle. Jestem szczęściarą. Wiesz co, tak, myślę, że też dużo, 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 dużo dostaję dobrego od życia, ale też sobie wyszarpuję to szczęście. Ja też często mówię, że ja, wiesz, ja jestem mistrzynią łapania szans akurat i tego też was będę uczyć tutaj. Uczymy się z różnymi mądrymi ludźmi, którzy przychodzą, żeby jednak kierować się taką sprawczością, że to ja sobie to szczęście robię, nie? Ja sobie to szczęście chcę zrobić w życiu. I ten mój projekt Dobre Życie, który zawsze mówię, gdzieś tam hasztaguję moje Dobre Życie i właściwie przeksiążkę, która się nazywa Projekt Dobrego Życia. I ten event, który jest 11 września, też jest właściwie projektem Dobrego Życia, do którego was zapraszam oczywiście. A w ogóle to wam powiem śmieszną rzecz, że bo te bilety są trochę, no są w różnych cenach, ale mogą być drogie, no bo to jest teatr i to jest po prostu duża impreza. Ale jedna pani wczoraj do mnie napisała, słuchajcie, że czasami jest tak, że firmy sponsorują różnego rodzaju szkolenia, czy tam rozwój osobisty i żebym napisała jej argumentację dla jej szefa. I ja jej napisałam argumentację dla szefa w takich podpunktach, czego tak naprawdę, co możesz wynieść z takiego wydarzenia, jakim jest to wydarzenie nasze, Projekt Dobrego Życia, które cię, Paulina, serdecznie zapraszam zaraz do mojego gościa wpuszczę. I właściwie nie wiem, dlaczego nie jesteś tam prelegentką, ale zaraz tu się ogarnę z tym. W każdym razie, słuchajcie, gdybyście potrzebowali dla szefa takiej podkładki, żeby wam firma zapłaciła, to ja też chętnie wam argumenty dostarczę. Nie jest tylko jeden rodzaj biletów, są 3 rodzaje biletów. Tam jest ukojenie, utulenie chyba i coś tam. Sprawdzę, jutro wam dokładnie o tym opowiem. Ale są trzy pakiety. Także ten. I będzie też losowanie tutaj, nie martwcie się. Wylosujemy też bilety dla tych, którzy nie mogą sobie na nie pozwolić, no bo też i też jeśli macie jakąś specjalną argumentację za tym, że macie taki czas i potrzebujecie i nie macie kasy i w ogóle, to też piszcie do mnie, bo ja sobie zapamiętuję te maile i potem na koniec wam będziemy tutaj sobie losować te bilety. Także jest zawsze szansa, żeby wylosować, a ja sobie to wyjmuję, słuchajcie, taki wisiorek sobie kupiłam właśnie od jednej dziewczyny i mam D na tym, na wisiorku. D jak? Daniel.
No proszę. A ja w ogóle wam powiem jeszcze, wam, gdzie jest ten event? W Teatrze Szóste Piętro. Teatr Szóste Piętro, 11 września. Event jest od godziny, słuchajcie, 16 do 23. To jest taki maraton trochę rozwojowy. Będzie bardzo dużo fajnych osób, które ja szanuję. Kasia Miller, Robert Rutkowski, Joasia Flis, Olga Koziorowska, ja, Bowska, która zaśpiewa, zagra koncert i będzie ze mną też robić na żywo live no make-up. Będzie Aga Brodziak, zrobi nam całą tą medytację serca, w sensie będzie takie warsztatowo. No, myślę, że to będzie fajne rzeczy tam się będą działy, także... O, Justyna już ma bilecik, tak, wiem, wiem, Justynka, że masz bilecik, się bardzo cieszę, że cię zobaczę wreszcie. Justynę znam, słuchajcie, od lat tylko z internetu, właściwie raz się widziałyśmy na jakimś evencie. Justyna ma salon fryzjerski i tak właściwie korespondujemy też ze sobą od lat i właściwie nawet znamy swoje historie, pocieszałyśmy się w swoich złamanych sercach. Teraz okazało się, że podobnie chorujemy na różne choroby, więc też te wirtualne znajomości czasami trwają dłużej niż te realne. No dobrze, i też coś wam chciałam powiedzieć jeszcze. Jeszcze wam zanim wpuszczę Paulinę i powiem, kim jest, wy ją znacie oczywiście, ale też przypomnę dla tych, którzy nie znają, albo dla tych, którzy nie mają telewizji, albo dla tych, którzy są pierwszy raz. Więc chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że wszyscy mówimy sobie tutaj na per ty, takie mamy tutaj zasady, przypominam, ktoś był pierwszy raz, mówimy sobie na per ty, więc też jak piszecie do mnie, czy do Pauliny, pewnie Paulina, myślę, że dokładnie tak samo ma, to nie piszcie pani Paulino, pani Gosiu, tylko po prostu jakby już nie chcę mi się poprawiać za każdym razem, że hej Gosia jestem i nawet dzieci moich, znajomi moich dzieci nie mówiły do mnie nigdy pani Gosiu, więc nie mówcie do mnie pani, tylko jestem Gosią, my tu wszyscy jesteśmy równi, to ta grupa też jest po to, żeby się wzajemnie wspierać, więc też dziękuję wam, że się wzajemnie wspieracie, bo wiem, że piszecie do siebie, że się tam zahaczacie tutaj, no to też jest po to, żeby poznać fajnych ludzi, a ja mam takie poczucie, że ja gromadzę wokół siebie fajnych ludzi. Ale dobra energia przyciąga dobrą energię. Jak widzicie, zapraszam fajnych ekspertów, ale też dla mnie zawsze ważne jest, żeby ten ekspert, człowiek, którego to zaprasza, był po prostu fajnym człowiekiem. Tak? Jakby nie interesują mnie bardzo mądrzy ludzie, którzy robią zło w życiu, albo wiem, że po prostu prywatnie nie są fajnymi ludźmi. Oni mnie nie interesują. Interesują mnie ludzie, którzy są fajnymi ludźmi, dobrymi ludźmi. Także taka też jest Paulina. I zanim ją jeszcze wpuszczę, to ostatnia rzecz, chcę wam tylko powiedzieć, że wczoraj poszłam na pocztę. Poszłam na pocztę wysłać obrazy, to wam opowiem już przy okazji innej, mamie Eryka, tego chłopca, który został zamordowany w Zamościu. Ja robiłam wywiad dla Dzień Dobry TVN z mamą tego chłopca i to był jeden z takich najbardziej poruszających mnie wywiadów, które przepłakałam razem z nią. To było, nie wiem, parę miesięcy temu ta tragedia się wydarzyła. Chłopiec miał 16 lat i szedł do babci na obiad. W ogóle to jest taka historia, którą mam tak głęboko w sercu, słuchajcie, że chyba już zawsze będę z nią żyć. No bo to sami wiecie, że to jest taka sytuacja no, ekstremalnie trudna. I też ja byłam w tym domu. Tam, no, to jest naprawdę dobry, normalny, kochający dom. Po prostu chłopiec szedł do babci i ze szkoły chłopcy go skopali. I pamiętam, że jak pojechałam od niej, to miałam taki pomysł, żeby, słuchajcie, żeby zamówić grafikę albo obrazy tego chłopca ze zdjęcia. Zrobiłam sobie zdjęcia i akurat ten obraz jeden doszedł. Mój były mąż zamówił taki obraz też od siebie dla niej, bo on też ma dobre serce, więc zamówił taki obraz dla niej i przepiękny taki malowany obraz jutro wam pokażę i też taką grafikę dostałam. W ogóle ludzie się zgłosili, żeby to zrobić po prostu i żeby też wesprzeć tą mamę, więc wczoraj poszłam na pocztę. To jest taka historia, tak, też to przeżyliście. No, to była naprawdę wstrząsająca historia. No, czy to jest właśnie o tym, właśnie jak żyć dalej, prawda? Ale mama Eryka sobie radzi i jakby też z nią koresponduje, jesteśmy w kontakcie, żyje, tęskni, kocha, płacze, ale też chce żyć dalej i to jest najważniejsze. Niewyobrażalna tragedia. Niewyobrażalna, taki właśnie to, o czym mówimy, że czasami jest taki bezsens, którego nie da się wytłumaczyć i w tym bezsensie trzeba znaleźć minimalny sens do życia dalej, prawda? I ja, słuchajcie, ale to jest a propos czego innego. Stałam wczoraj, pojechałam na pocztę z tymi obrazami, żeby je wreszcie wysłać do tej mamy. I pierwszy raz w życiu stałam na poczcie i się nie denerwowałam. Stałam na poczcie i byłam szczęśliwa. Słuchajcie, byłam szczęśliwa, byłam spokojna. Wiecie, jaki jest rytm na poczcie, prawda? To jest dla ludzi takich jak ja, kurde, którzy żyli po prostu nie wiem, z maczugą na to życie cały czas, bez zatrzymania, bez równowagi, bez niczego. I słuchajcie, nagle stoję na tej poczcie i czuję takie szczęście wynikające z tego, że ja stoję w tej kolejce w ogóle.
Stoję w tej malutkiej poczcie w Podkowie Leśnej, która zresztą jest słodka i ludzie są tam bardzo fajni, ale przychodzą ludzie, ja ich przepuszczam, pożyczyłam długopis. Ja się nie denerwuję, ja się całe życie denerwowałam na poczcie. Ja się nie denerwuję i sobie myślę, wow, coś się zmieniło w ogóle. Myślę sobie, wyobrażam sobie coś, coś sobie medytowałam i tak sobie pomyślałam, kurczę, Gosia, to dobrze się dzieje w ogóle. To dobrze się dzieje, że ty potrafisz się tak zatrzymać i że ty potrafisz na tej poczcie być ze sobą w głowie, być ze spokojem. I to jest też to, czego wam życzę. I z czego jestem dumna, że jestem w takim procesie, gdzie już tak nie pędzę, że się tak trochę zatrzymałam w swoim życiu. I jest mi po prostu lepiej i żyje mi się lepiej. Chciałam wam tylko przeczytać fragment, zanim już wpuszczam Paulinę. Albo może ją po prostu wpuśćmy, a ja przeczytam to, co chciałam przeczytać jako wstęp do Pauliny Biernat, którą zaprosiłam dzisiaj jako swojego gościa z wielką przyjemnością. Dzień dobry, witam cię ciepło. Kochana. Ja jej tak długo nie wpuszczałam, bo ona jest bardzo piękną kobietą i tak pomyślałam, że wiesz, że jeszcze sobie tak siedzę, kurde, w centrum tutaj uwagi, wystrojona w te korale, w te wszystkie rzeczy z tą opryszką i I tak dalej. widzę we piękną kobietą, więc absolutnie wiesz. Ale jesteś piękna też wewnętrznie, więc co jest może najważniejsze. Słuchajcie, przeczytam wam w ogóle Antonego de Mello, którego jezuitę, który napisał jedną z bardziej znanych książek. Ja ją czytałam jeszcze jako nastolatka w ogóle i ostatnio patrzę, moja córka ją czyta. Mówię, nie wierzę w ogóle, że ona czyta. Jakby Klara, ona mówi, koleżanka mi pożyczyła i w tym samym wieku czyta tę samą książkę, Przebudzenie, Antony de Mello. I taki znalazłam cytat, przeczytam wam, bo już nie, Daniela nie przygotowałam, żeby wrzucił ten, ale będziemy wrzucać też grafiki, rozwijamy się, widzicie, tutaj technologicznie. Mistrz oświadczył, gdy byliście w łonie matki, zachowywaliście milczenie. Potem przeszliście na świat i zaczęliście mówić, mówić, mówić i będzie tak aż po dzień, w którym złożą was do grobu. Wtedy znów będziecie milczeć. Pochwyćcie tę ciszę, która istnieje w łonie i którą znajdziecie w grobie i która nawet teraz leży u podstaw tej pełnej hałasu przerwy zwanej życiem. Ta cisza kryje w sobie waszą najgłębszą istotę. Prawda, jakie piękne, Paula? Piękne, co? Piękne, Paulina Biernat, tylko powiem, no pewnie ją kojarzycie, ale Paulina jest przede wszystkim dzisiaj psychologiem, coachem, mówcą motywacyjnym, trenerem mentalnym. Ale też jest bardzo znaną tancerką, była mistrzynią Europy w show dance ze Stefano Taracino. Pewnie ją kojarzycie z Tańca z Gwiazdami, jeśli kiedyś oglądaliście, ale myślę, że dzisiaj przede wszystkim też jest jakby w trakcie swojej, czy w trakcie przemiany swojej wewnętrznej, też zawodowej, bo też ewoluowałaś z tego tańca, jakby chociaż to jest pełen synchron, ale ewoluowałaś do tego, jednak wróciłaś do naszego DNA, czyli do psychologii. Ja się z tego bardzo cieszę, bo pamiętam cię jeszcze, jak byłaś, jak tańczyłaś. Pamiętam cię, że zdarzało nam się wspólnie gdzieś tam siąść na rozmowach. Ja wtedy nie wiedziałam, że ty jesteś psychologiem. I w ogóle tak sobie myślałam, kurczę, jak ludzie nie wiedzą, że mają talent w ogóle, nie? O. Psychologiczny. No. I że tak sobie myślałam, powiem ci to kiedyś, bo może na starość, bo psychologiem można być w każdym momencie życia, prawda? Im starsi jesteśmy, tym lepsi, jak wino, to jest psycholog. Myślałam, kiedyś ci powiem, że może powinnaś skończyć jakieś szkolenia. A potem się zorientowałam, potem w którymś momencie już się spotkałyśmy i ty się właśnie zaczęłaś przedstawiać już jako psycholog. Mówię, a to jednak mi się wszystko złożyło w całość. Paulina, dzień dobry. Cześć, kochana, dzień dobry. Spotkałyśmy się na wibracjach w ogóle. Paulina też była na wibracji, podeszła do mnie w namiocie, ucałowała mnie i się umówiłyśmy na tę kawkę. Tak, dzień dobry, bardzo ci miło widzieć i słyszeć. Jak słuchałam, słuchaj, tego wstępu Antoni de Mello, w ogóle jak była ta twoja rozmowa, ten wstęp, to tak to ze mną zarezonowało, zawibrowało, bo powiem ci zupełnie szczerze, że a propos tego zatrzymania się w spokoju, w takiej uważności, ja bym się z wami chętnie przywitała taką krótką anegdotą z mojego życia a propos przebudzenia, bo to też jest takie wszystko spójne, wydaje mi się, więc... Ja zawsze mówię, że życie nam się, wszystko co nam się w życiu przydarza, to dla nas, nie przeciwko nam. Więc jest 2018 rok, taki bardzo przełomowy okres w moim życiu, gdzie jestem jakby na zakręcie życiowym, w takim dość bolesnym momencie rozstania, już bardzo mocno w rozwoju osobistym, już bardzo mocno w rozwoju duchowym, już w procesach zaawansowanych moich klientek, pacjentek coachingowych, wszystko działa. Wydaje się, że wie się, jak pociągać za te sznurki, i nagle dzieje się duży kryzys w moim życiu. I pamiętam, że kładę się na podłogę u siebie w domu i mówię: no to zgodnie z teorią chociażby Hawkinsa, ja sobie uwolnię ten ból, ja po prostu umrę z bólu. Położyłam się na podłodze, mówię, umrę z bólu, nie? Wypłakałam, wypłakałam, dożyłam.
No i ku mojemu zdziwieniu nie umarłam, nie? Ale zauważyłam wtedy, że stawiłam się do bólu, że po raz pierwszy w życiu nie uciekałam, nie wypierałam, nie dałam się ponieść mojemu egotycznemu umysłowi, który miał jakieś założenia względem życia, które właśnie w tym momencie zagrały mi na nosie i Krzysiek powiedział: nie, Paula, mamy dla ciebie inny plan. Ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy zaufałam, bo myślę, że dziś będzie sporo o zaufaniu, odpuszczeniu, przynajmniej ja jestem w takim momencie życiowym i chciałabym się tym podzielić. I co się wydarzyło a propos tego Anthony Demel? Jak tylko odpuściłam i zaufałam, dostałam telefon tego samego dnia od przyjaciółki, bo to jest z kolei nawiązanie do Twojego ogrodu i przyjaciół, że te Earth Angel, te ziemskie anioły przychodzą do nas w odpowiednim momencie. Dostałam telefon od przyjaciółki z Ameryki, ze Stanów, która mówi: wiesz, Paula, wykupiłam takie szkolenie za miliony dolarów w Meksyku, w ogóle z duchowym przewodnikiem XXI wieku, ale ona wtedy niestety nie mogła pojechać, bo jej mama była terminalnie chora i powiedziała tak: jesteś pierwszą osobą na świecie, o której pomyślałam, że ona tam musi być, bo ty potem dasz to ludziom, ty potem przekażesz to dalej. Gęsią skórkę mam, jak odpowiadam. Ja też. Ja miałam jeden dzień, spakowałam się, zmieniałam wszystkie plany. Blondynka, mała, wiesz, do Meksyku sama, tam porywają ludzi i w ogóle. Odważyłam się, poleciałam. To było najpiękniejsze 12 dni, jeżeli chodzi o moją duchową przemianę w moim życiu. Na początku nic nie rozumiałam. W takim sensie, że nie rozumiałam, czym jest medytacja. Nie czaiłam tego. Tam było 40 Earth Angel, ziemskich aniołów, ludzi, którzy jakby tworzą na przykład UNESCO na tym świecie i w ogóle. Ja byłam najmłodszą, w ogóle zagubioną tam jakąś duszą, która niby nie ma przypadków. Znalazła się tam przypadkowo. Oczywiście to mówię specjalnie. I to, co tam doświadczyłam, było czymś niezwykłym, tak już tylko kończąc, ale myślę, że to warto powiedzieć. Codziennie o wschodzie słońca medytowaliśmy. I ja myślałam, że nie będzie mi się w ogóle chciał wstawać na tę medytację. Ale podeszłam z ciekawością do tego, co ja zawsze zapraszam swoich uczestników, bez oceny, mniej oceny, więcej doceniania, z ciekawością jakby uleczenia siebie, doświadczenia czegoś więcej, zatrzymania się w tym życiu, zobaczenia, kim jestem, co mam do ukochania, dlaczego rezonuję z takim, a nie innym doświadczeniem, czemu przyciągam takie, a nie inne relacje, dlaczego przerabiam znowu schemat porzucenia, pomimo tego, że wtedy z tego związku ja zrezygnowałam ja. I słuchaj, ostatniego dnia ten David G., ten duchowy przewodnik, jak otworzyłam oczy o wschodzie słońca, zapytał się mnie: Paula, what you see? Ja to mówię ze sceny na prelekcjach. On mówi: co widzisz? Ja mówię: no, wschód słońca. On mówi: continue, continue, powiedz więcej, co widzisz? No, ocean, wschód słońca. On mówi: no, ale powiedz więcej. Słuchajcie, be in the moment, powiedział mi to magiczne słowo, be in the moment. I ja wtedy pamiętam jak dziś, jak chyba po raz pierwszy w życiu zobaczyłam wschód słońca, doświadczyłam wschodu słońca. Zobaczyłam, jak to słońce przedziera się przez chmury, oświetla ten ocean, poczułam zapach powietrza, te regularne fale, poczułam ten biały, piasteczny piasek, wiesz, piaszczysty piasek, ciepły w ogóle zapach. I jak mu to wszystko powiedziałam, on powiedział: now you see. I zostało mi takie doświadczenie, słuchajcie, że my przegapiamy, tak samo jak przegapiamy te wschody słońca, przegapiamy wszystkie ważne momenty w naszym życiu. Że na przykład koncentrujemy się, nie wiem, na tym, że się rozwodzimy, zamiast na tym, że nasze dziecko raczkuje. Koncentrujemy się na tym, że musimy zrobić jakiś kolejny ważny projekt naszej pracy, zamiast na tym, żeby być może jakieś piękne chwile spędzić z naszymi rodzicami. Koncentrujemy się na tym, że jesteśmy w braku, zamiast docenić to, co mamy pięknego w tu i teraz. I właśnie takim tą anegdotą tego, że ja złapałam sens życia o jednym wschodzie słońca, chciałam jakby zacząć, że ja przeklikałam sobie wtedy w jednym momencie wszystkie moje, wiesz, kreowanie z braku na wkreowanie w dostatku. I złapałam zachwyt chwilą, i jeszcze najśmieszniejsze jest to, że to, co dostałam jako prezent w tym doświadczeniu, oczywiście przygotował mnie do tego przez 14 dni. To nie było tak, że ja siadłam, otworzyłam oczy i poczułam wzruszenie o wschodzie słońca, tylko ja miałam tak zwane rozdzielone serce medytacjami przez 14 dni, gdzie miałam zasięg tylko pod jednym drzewem, nie? Ale ja dostałam tam
przebudzenia. I to jest coś takiego, jak na przykład filozofowie wschodu mówią o oświeceniu, czyli nie przyleganie do nikogo ani do niczego. Możesz przylegać takich mocnych myśli, jak kobiety powinny urodzić dziecko, albo mężczyźni powinni zarabiać na życie. Możesz, ale nie musisz. Czyli możesz podlegać tym wszystkim adaptacjom, narracjom, tym, co ci podrzuca kultura, bo to jest też bardzo kultura z wielkim murem wokół duchowości, ale nie musisz. I ja tam wybrałam wolność. Wybrałam miłość do siebie, wybrałam to, że będę doceniała każdy oddech i będę świadomie oddychała, bo to jest super narzędzie do tego, żeby zanurkować w głąb siebie. I totalnie się wzruszyłam i zakochałam się w życiu. Totalnie. Jakie to piękne, w ogóle piękna ta twoja historia. Widzisz, i ja też wcześniej tutaj byłaś na moim wykładzie na wibracjach. Pamiętasz, Tak. ja opowiadałam historię, może mniej spektakularną, chociaż też spektakularna, jak Tak. na tę górę szłam. Ja się wtedy zakochałam w życiu. To jest też, jakby czuję to, rezonuje to ze mną, jakby czuję to. Kiedy mówimy rezonuje, to nie wszyscy są psychologami, to też żebyście wiedzieli, to jest takie fajne słowo, które też sobie możecie używać, gdzieś włożyć w swoje słowniki, także rezonuje, czyli tak jakby współgra trochę z tobą, nie? Jakby rezonowanie to jest taka wymiana czasami pozawerbalna, energetyczna, pozasensowna, po prostu jakby czujesz, że to z tobą, że to jest twoje po prostu, nie? Więc jakby ze mną też to rezonuje, tak cię słucham właśnie z tym wszystkim. Ale wróciłabym jeszcze, zanim ty jakby doznałaś tego przebudzenia, bo zaraz będziemy rozmawiać trochę o takim przebudzeniu, to też powiedziałaś takie piękne słowo, o Boże, ja już sobie tu zapisałam, stawiłam się do bólu. Boże, co to znaczy stawić się do bólu? I wspomniałaś o Hawkinsie, o tym uwalnianiu, tutaj Daniel jest absolutnie, już jest na 17 kursie Hawkinsa, uwalnia cały. Tak, dlatego fajne i ja czytam teraz książkę właśnie, którą mi dał Hawkinsa i też to jest, wiesz, no super w ogóle, ale to będziemy tutaj do tego wracać, ale gdybyś nam opowiedziała właśnie o tym stawianiu się do bólu i o tym Hawkinsowym uwalnianiu, bo być może są tu osoby, dla których to mogłoby być też jakąś metodą przydatną, wiesz, żeby sobie teraz w tym bólu, w tym cierpieniu jakby poradzić. Zapraszam do tego mocno, tak w skrócie wyjaśnię, na czym to polega. Dlatego, że może tak, nasz umysł no, działa w ten sposób, że po pierwsze lubimy o sobie myśleć dobrze, po drugie wypieramy to, co jakby bolesne, niewygodne, zakłamujemy rzeczywistość. Często jest na przykład tak, że działają mechanizmy obronne zupełnie w podświadomości, czyli jak wyłapujemy jeden mechanizm, to dokładnie zaczyna działać nam drugi, właśnie wyparcie. Ja byłam na przykład mistrzynią wyparcia. Dlatego taka książka Davida Nynana, No Excuses, bez wymówek, to było moje takie piękne stanięcie w prawdzie, że Paula, ale jakby ty nie musisz być idealna i sama siebie tłumaczyć, tylko po prostu stań w prawdzie, bo to, co ważne w rozwoju osobistym i duchowym, że możemy skorzystać tylko z tego, co uświadomione. Na przykład, taki klasyczny przykład, jak ktoś ma problemy z alkoholem, to dopóki do płyty to wypiera, to to nic z tym nie zrobi. I tak samo jest mechanizmem obronnym, który mamy w sobie. Jeżeli na przykład w podświadomości mamy zakotwiczony jakiś schemat i właśnie go nie uwolnimy, czy przez chociażby metodę Hawkinsa, czy każdą inną, bo każdy może dojść do tego swoją własną metodą uzdrowienia samego siebie. Ja zawsze mówię, to ci się spodoba, że musi upłynąć czas, zanim stanie się dla nas atrakcyjne, to dla nas dobre. Czyli bardzo często rezonujemy z czymś po to, żeby przejść lekcje życiowe, żeby się wystarczająco poturbować, żeby wiedzieć nie tylko to, czego nie chcę, ale to, czego chcę. Ja pamiętam, że jak sobie robiłam afirmację wśród koleżanek, to mówiłam, słuchaj, tam tego wspaniałego mężczyzny i tak dalej, ja nawet nie chciałam być atrakcyjna dla niej fantastyczne gości. O wiesz, w drugą stronę, w takim sensie, że ja już nie chciałam rezonować z niczym, co nie da mi ukojenia, dobra, wsparcia, miłości. Ale wracając też do tego Hawkinsa, bo to ważne. Stawiłam się do bólu. Jak zorientowałam się, że nasza konstrukcja psychologiczna jest w ten sposób, jesteśmy tak skonstruowani, że żadnych takich skrajnych emocji nie jesteśmy, tak przynajmniej mówi Hawkins, w stanie odczuwać bardzo długo. Czyli jakby odwaga stawiania się do bólu polega na tym, że wchodzę w ten ból. I wtedy go uwalniam. Jeżeli staję z tym bólem, staję z tym lękiem przed odrzuceniem, staję w tym swoim bólu i się mu przyglądam i nic z nim nie robię, tylko w zaufaniu go odczuwam, to najpierw w skali na przykład od 1 do 10 odczuwam go 10 na 10. I jak nadal z nim nic nie robię, tylko pozwalam sobie umrzeć z bólu i go doświadczyć, to okazuje się, że on zaczyna w nas się uwalniać.
czyli maleć. Jak przeprowadzam moich klientów, pacjentów na przykład przez ten proces i są na poziomie 5, zeskaluję ten ból 5 na 10 i on już się uwalnia i pytam ich, czy są w stanie jeszcze raz poczuć 10 na 10 dzięki Daniel, technika uwalniania Davida Hawkinsa, to okazuje się, że oni mówią nie. A przechodzimy przez ogromne traumy wspólnie. Uwalniamy takie rzeczy, które czasami wydają, które na przykład jak strata dziecka, tak, które to uważam, że jak to jest coś tak okropnego, że te osoby mogłyby zostać w pozycji ofiary do końca życia i byłyby usprawiedliwione. Tak. Ale nawet te stawiają się do życia i nawet te, moja cudowna mentorka, przyjaciółka, mama duchowa Ewa Foley, jest tego największym, piękniejszym przykładem. Ona mówi, życie jest cudem, a szczęście wyborem. I ona, słuchajcie, mówi właśnie w wywiadzie, którym ja z nią udzieliłam, że ona mi udzieliła, że obiecała wtedy temu swojemu synowi, Maćkowi, którego też pożegnała w tym życiu, że ona będzie szczęśliwa. I wiecie, mówię to w tym momencie, żeby teraz jak ktoś nas słucha i każdy z nas jak przechodzi przez swoje kryzysy, perypetie życiowe, to przez ograniczenia umysłu, bo my jesteśmy wszyscy w jakimś takim swoim schemacie, nam się wydaje, że nasze problemy są najtrudniejsze do rozwiązania albo są czasami nawet przez te, jakie mamy pudełko nałożone na głowę, w takim sensie, w tym takim więzieniu umysłowym jesteśmy, wydaje nam się, że są nie do rozwiązania. Dlatego kocham rozwój osobisty i duchowy, bo on pozwala spojrzeć z innej perspektywy, a nie przez dziurkę od klucza. Jak łapiemy tą wolność i inną perspektywę, to widzimy sobie, że my sobie fundujemy te lekcje życiowe, to są tak zwani nasi egzaminatorzy, przychodzą w takiej postaci do nas, żebyśmy czegoś jeszcze więcej dowiedzieli się o sobie, doświadczyli, jeszcze bardziej się zrozumieli, jakby doznali głębokiego zrozumienia, bo dopiero wtedy, kiedy dostajemy głębokiego zrozumienia, możemy doświadczyć uwolnienia. Tak? Czyli znowu to jest to, co z kolei mówi Bradley Nelson, że żebyśmy nie myśleli, że nasze myśli są tylko nasze. One rezonują z nami w naszej przestrzeni, tak? Rezonują z innymi osobami, jesteśmy synchroniczni. Nie przyciągamy tylko tego, co chcemy, czy to, czego się boimy, tylko to, czym jesteśmy. Czyli to, co ta synchroniczność polega na tym, że to, co właściwe do doświadczenia. I oczywiście, że czasami bardzo doświadczamy trudnych rzeczy. Ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak trudnych. I chyba nikt tego nie potrafi wytłumaczyć, ale ta zmiana percepcji życia, że to życie przydarza się dla mnie, a nie przeciwko mnie, jak się idzie w takim głębokim zaufaniu, no to jest taka piękna, duchowa droga, która, myślę, że te lekcje się nie kończą do końca życia, ale ta chęć życia i chęć doświadczenia tego życia i ta wdzięczność taka naturalna. Ja tego go się nie rozumiem, jak na przykład ludzie, ja wiem, że dobrze, że się uczą tego poczucia wdzięczności, tego gratitude, ale ono jest efektem ubocznym prawdziwej duchowej przemiany. Prawda. W takim sensie, że jeżeli ty zaczynasz doświadczać życia w pełni, jeżeli ty łapiesz te chwile, a Ajahn Brahm tak ładnie powiedział, że największą formą szczęścia jest spoczywać w pokoju za życia. To jest dokładnie, kochana, to, czego zaczęłaś, od Tony de Mello, tak? Czyli zatrzymać się w tu i teraz i przez moment. W przeszłości Przebudzę. Już nie ma. W przeszłości jeszcze nie ma. Zobacz, za każdym razem, kiedy wracamy do przeszłości, ranimy się ponownie, rozdrapując ranę, bo nas ktoś zostawił, bo nas ktoś skrzywdził. Jak idziemy w przyszłość, to najpierw boimy się o siebie, potem o nasze dzieci. Tylko w tu i teraz jest moc twórcza. Jak wchodzimy w siebie w tu i teraz i podnosimy wibracje współczuciem, wdzięcznością i miłością, to kreujemy z obfitości. To jest w sumie proste, jeżeli się zrozumie. Wiesz, kiedy to było też takim, może to jest podpowiedź też dla tych, którzy są na tej drodze. Ja zabrałam dystansu do swoich myśli. Nie zaczęłam ich traktować tak no, zupełnie serio. Zobaczyłam, że one, ja mam jakąś konstrukcję psychologiczną, mam coś podziedziczone, to jest od mamy, to jest od taty, wszystko fajnie, ukształtowało mnie to. Jakby nie ma złych i dobrych emocji. Jak szłam na Bali, taką piękną medytację, bo ja mam na Bali swojego petuta, ja cię, Gosia, tam wezmę. A to wszystko, tak, wiesz, bo ja robię warsztaty rozwoju osobistego na Bali. Mam tam swojego ketuta. I tak jak Julia Roberts, kurna, nawet lepiej. I on mi tak pięknie powiedział, bo ja tak zaczęłam mówić, Boże, jak tych ludzi, jak ich zaprosić na tą ścieżkę świadomego rozwoju? Jak to zrobić? To jest życie w pełni, no można przespać całe. I on tak mi ładnie powiedział, wiesz, Paula, bo z rozwojem duchowym to jest tak, jakby mówić komuś o smaku cukierka, kto nigdy nie jadł słodyczy. Tego trzeba doświadczyć. Dlatego ja tak kocham medytację.
Jak tylko idę do mojej poduszki medytacyjnej, to jestem już szczęśliwa, bo ja tam siebie napełniam. I wiesz, i też szukałam często na zewnątrz jakichś takich doświadczeń, że mówiłam, chciałabym, żeby ta osoba w młodszym etapie mojego życia dała mi szczęście. Chciałabym, żeby ten mnie docenił, chciałabym to dostać, tak? A potem stwierdziłam, że kurczę, ja wszystko, to też jest może, nie chcę, żeby zabrzmiał jak banał, bo sporo osób o tym mówi, ale to jest jakiś tam też klucz, że to wszystko, czego potrzebuję, czy moja potrzeba, której się przyjrzę, to zawsze jak się mogę przyjrzeć swojej potrzebie, to mogę pod spodem zapytać, co jest u podstaw tej potrzeby, czyli jaki brak. Jak sobie zaspokoję ten brak, to nie będę rezonować z pozycji braku. I dlatego mówię, że odpuszczenie jest takie ważne. Na przykład ja mogę powiedzieć tak, okej, jest taki moment w moim życiu, że po raz pierwszy w życiu myślę o tym, że w przyszłości być może chciałabym być mamą, żeby stworzyć taką piękną rodzinę, że mam tyle miłości do dania, ale puszczę. Że jeżeli na przykład wszechświat ma dla mnie inny, lepszy plan, to ja w tym jednym wcieleniu nie muszę zrobić wszystkich, spełnić wszystkich swoich marzeń. Może... Rozumiesz? Jakby będę szczęśliwa... A jak do tego są, wiesz, no bo jakby z jednej strony mówię, puszczam, tak? Czyli nie robię napięcia z tego, tak? Nie robię z tego warunkowości mojego życia. Ale z drugiej strony są afirmacje, tak? Z drugiej strony są intencje. Mówimy sobie, myśl o tym, mów sobie, powtarzaj. Więc mów czy nie mów? Mów. Mów w takim systemie dokonanym. Czyli na przykład, nie wiem, obojętnie czy w tu i teraz jestem, czy nie jestem, jestem w przepięknym, długoterminowym, pełnym miłości, intymności, pasji, zaopiekowania, związku, w którym codziennie wybieramy się na nowo. To jest kropka, to jest dokonane, tak? Oczywiście, że żaden pilot nie doleci nigdzie, jeżeli nie będzie miał nigdzie, jeżeli nie wie, gdzie wylądować. My musimy mieć ten wewnętrzny kompas, czego pragniemy. Ale jakby w rozwoju duchowym nauczyłam się tego, że jak coś spotyka nas w życiu, na przykład czasami pewnego rodzaju ograniczenie. Ja zawsze podaję przykład mojego taty. Oni są dziś u mnie, bo mnie odwiedzili. Ciekawe, na pewno obejrzą. Ciebie uwielbia mój tata. Mój tata ma tylko jedno oko, ale widzi więcej niż większość ludzi. I po prostu mówię o tym, że czasami nasze ograniczenie, które nam jest dane w jakiś sposób, jest po to, żebyśmy jeszcze wyszlifowali ten wewnętrzny diament, żebyśmy jeszcze bardziej rozkliwili serce, żebyśmy żyli jeszcze bardziej w pełni i wzdłuż i wszerz. Więc czasami jak mnie coś spotyka, ja przestałam, wiesz co, ja puściłam kontrolę. Ja miałam mnóstwo pacjentek, klientek, które wiedziały, co chcą. Ja w ogóle robiłam szkolenie z wyznaczenia celów i one już oglądały. Rozumiesz? Tylko potem się okazało, że jak warunkuję to swoje szczęście od czynników zewnętrznych, to ja mam ten, nie wiem, dom, już tego wyremontowałam, bo najpierw chcę wyjść za mąż, potem się chcę tego rozwieść i będę tego szczęśliwa, potem, wiesz, i cały czas było coś. A w momencie, kiedy zaczęłam korzystać, przyglądać się z tego, co do mnie przychodzi w tu i teraz i myślę, że to jest najwłaściwsze na dany moment, zaczęłam być po prostu zupełnie z innej perspektywy patrzeć na świat. I ja mam miliony powodów codziennie, żeby być szczęśliwą, kochaną kobietą. I wiesz, więc doceniać, nie oceniać. Ale to jest też takie, wiesz, tak mi się to składa też jakby w to, co to tutaj powtarzam, nie? Że jakby często mówię, że tam, gdzie się kończy psychologia, zaczyna się duchowość. Czasem można powiedzieć, tam, gdzie się duchowość, nie wiem, kończy, zaczyna się psychologia, psychoterapia bardziej, myślę. I że to, co mówisz, tak? No bo jakby to jest mi bardzo bliskie, tak? My znamy mechanizmy. Czasami myśli nie możemy ignorować. Musimy z myślami pracować na poziomie, nie wiem, myśli lękowych czy depresyjnych. To trzeba te myśli wziąć i pod lupę i się z nimi rozprawić. Ale w takim pełnym rozwoju, jakby to, co ty mówisz właśnie, to jest to piękne uzupełnienie duchowością, prawda? Czyli to właśnie, żeby pewne rzeczy puścić, odpuścić, żeby jakby przestawić trochę swoje myślenie na jakby w inną stronę światła. Te wszystkie rzeczy, one płyną nie już z psychoterapii tylko i wyłącznie, takiego stricte szkoleń, które kolejne przejdę właśnie stawiania celów, tylko tak naprawdę z duchowości, która jest tym spoiwem, ja mówię tym taką gliną, która nas w środku zlepia z tych wszystkich rzeczy, których się nauczyliśmy. I to jest ten piękne spotkanie właśnie
różnych nurtów pomagania, tak, wspierania, inspirowania. I to jest dokładnie ta twoja aura, to co ty, to kim jesteś teraz, to co pokazujesz nam, jest takie bardzo spójne. No wiesz, tutaj wszyscy piszą, jakby jak bardzo to jest zachwycające, to jest absolutnie zachwycające, ale ja wiem, że to jest też ciężka twoja praca tak naprawdę. To jest też tak naprawdę i że to jest dla was osiągalne, bo też słucham ciebie i myślę sobie, ja też mam tak, że empatyzuję od razu i myślę sobie, że ludzie myślą sobie, mój Boże, chcę tak jak ona w ogóle, obfitość, uwolnienie, prawda, wdzięczność, życzliwość i tak dalej, i tak dalej. Tylko jakby kompletnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Nie? Jakby co może być tym pierwszym krokiem. Wiesz co, Skarby, no doskonale na pewno to też już czujesz, że to pewnie nieraz musiało mi życie dać w kość, żebym do tego jakby w jakiś sposób zgodziła się na to i w sensie odpuściła. Czyli jakby to powiedzieć, dlaczego kocham rozwój osobisty, duchowy, bo to jest osiągalne dla każdego, absolutnie. No właśnie. Właśnie pani to poruszyła. Jasno i wyraźnie, to jest osiągalne dla każdego, naprawdę, słuchajcie. Tak, naprawdę, każdy tak. Może być Pauliną. Tak, i Gosią, tak, a przede wszystkim każdy może być sobą i to, i ten unik, wiecie, jak mamy taką, jak faktycznie w zależności od tego, kto w co wierzy, ale mamy to światło w sobie, w sensie ten pierwiastek boski, to każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. Ja zawsze mówię, i teraz właśnie powiem może jak do tego, jakby tak skromnie może swojej drogi, jak do tego dojść, albo jak to przebudzić, że my, wyzwaniem jest to, że my nie doceniamy dwóch rzeczy, mocy bycia sobą, i mocy bycia w tu i teraz. Ja na przykład mam taki dysonans, jak słyszę te hasła, bądź najlepszą wersją siebie. Co to, słowa mają moc, co to oznacza? Jestem niewystarczająca. Jakby ja chciałabym, żeby mnie kochali, i żeby ciebie kochali, i żeby każdego z nas kochali, nie za to, co robimy dla, nie wiem, że mamy sukces, że mamy, nie wiem, fajne programy, czy tam Mistrzostwo Europy, whatever, to w ogóle nie jest coś, czym bym się chciała chwalić, tylko za to, że właśnie kim jestem, tak u podstaw. Ja bardzo bym chciała, żeby mężczyzna zakochał się w mojej duszy, zresztą takie związki też dzięki Bogu przyciągam, a nie tylko w powierzchowności, bo to jest dużo prostsze, tak, jakby to mogę iść sobie, nie wiem, to nie tego szukam, tak? Więc jakby niczego nie szukam, ze wszystkim rezonuję. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o takie przebudzenie, to jest takie, w moim odczuciu są dwa takie, albo może trzy takie hasła, które mogłyby pomóc. Po pierwsze, wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Głębokie zrozumienie swoich schematów, czyli terapia jest dobrym początkiem, czyli swoich uwarunkowań. Mamy wszyscy jakieś kryzysy życiowe, które nas ukształtowały. Wskutek tych kryzysów, to bardzo ładnie tłumaczę na szkoleniu wyższym ja, powstają jakieś adaptacje. Czyli na przykład, co robimy, żeby nie zwariować, czyli kształtujemy się w jakiś sposób. Wskutek tych adaptacji są jakieś narracje w naszej głowie, czyli jak odbieramy rzeczywistość. Czyli na przykład, załóżmy, że ktoś chce do mnie podejść i ja wystawiam pazurki. Dlaczego tak robię? Bo ktoś mnie skrzywdził. I jak puszczę strumień świadomości pomiędzy bodźc a reakcją, czy mam mechanizm, bodźce nie ma wpływu, ale jak mam sumę świadomości, pomiędzy bodźc a reakcją, w sumie świadomości będzie wybór, to ja mogę zareagować inaczej niż zwykle. Jak zareaguję inaczej niż zwykle, to zapraszam do swojego życia inne scenariusze, czyli przestaję powielać. Kahneman mówi, że 90% naszych reakcji w życiu są automatyzmy, czyli Joe Dispenza mówi, 90% myśli dzisiaj mieliśmy wczoraj, czyli 90% naszych myśli jutro będzie dziś. Bardzo trudno przejść przez schemat. Nie ma innej drogi niż samoświadomość. Dlatego jestem taką pasjonatką samoświadomości. Dlatego tak bardzo słucham swojego ciała. Tak bardzo uwalniam. To akurat taniec mi też pomaga w tym. Dlatego tak bardzo długo medytuję i tak kocham ten proces. Jak ktoś mi mówi, Paula, ale ja nie lubię medytować. To ja mówię, to medytuj tak długo, aż polubisz. Bo ja już nie mam innych słów. Do tych ludzi w takim sensie z miłością to mówię. Bo ja wiem, ile mi to dało. Jak ja tylko idę na moją poduszkę do medytacji, to jestem już szczęśliwa. No to Michał Niewęgłowski, który to był nauczyciel medytacji, pewnie go kojarzysz, on jest z tej apki Intu zrobił, zresztą świetnym nauczycielem, opowiadał, że on pół roku medytował i się nudził. On dzisiaj jest nauczycielem 20 lat, on uczy innych, jak innych uczyć medytować, jest naprawdę mistrzem medytacji. I on mówi, pół roku, Małgosia, siedziałem i się nudziłem, ale mówiłem sobie, wytrwam.
wytrwa. I pewnego dnia zaskoczyło, pewnego dnia on powiedział, poczułem coś, czego żadna chemia mi nie dała. Ja po prostu weszłem na jakiś wyższy tak. stan i tam zostałem. I jestem tak. najbardziej wdzięczny w życiu medytacji, więc to jest też wytrwałość, to jest praca. Ja mam to samo. Ja mam to samo. Na przykład jest takie coś jak breathwork i reiki, czyli to kolejne narzędzie rozwojowe. Jak będziesz już ze mną na Bali, to tam cię wezmę. Wzięłam też tam Michała Szpaka. Bardzo, że tak powiem, jest mi za to wdzięczne, bo to jest takie doświadczenie, którego nie można kupić. Powiedziałaś, że 2000 osobom, które tu są, jeszcze otworzą, więc teraz pamiętaj, ja cię trzymam za słowo. Tak, tak, tak. Nie, ale ja tak poczułam, że to jest w ogóle it's done, it's already done. Nie? I teraz jak doświadczasz tego, na przykład breath work, to jest breath work, czyli praca oddechem. To nie o to chodzi, że mam sobie poddychać, tylko ten nauczyciel oddechu wprowadza cię w taką formę oddechu, że ty faktycznie uwalniasz. My znamy tak przyziemnie i bardziej psychologiczne różne metody jak tre, wiemy, że to działa, ale jak jedzie się tam, i faktycznie się wchodzi w zaufanie w te procesy, ale oczywiście nie do przypadkowych osób, bo ja też dla mnie jest bardzo ważne, żeby wszystko było wysokiej jakości, by selekcjonowane, profesjonalne, tak? Ja uprawiam tak zwaną racjonalną duchowość. Chcę to też podkreślić, że to nie jest żadne Hare Krishna. To jest wszystko udowodnione naukowo i jakby w takim zaopiekowaniu odpowiedzialności do procesów ludzi, których w to wprowadzam, tak? Więc ja miałam ogromne szczęście, do kogo ja w ogóle trafiłam. Chociażby David Nynan, wiesz, on, Ewa Foley go wprowadzała 10 lat temu do Polski, pamiętam, że jeszcze Walkiewicz o nim mówił. To są takie osoby, które już w tym momencie może nie przekazują tej wiedzy, bo niestety David ma kort Alzheimera, ale chodzi o to, że ten proces, w którym ja poszłam, ta droga, była taka, wiesz, jakby mnie, nie wiem, anioł stróż prowadził w tym, nie? Ja po prostu trafiłam do tak odpowiednich osób, że teraz tak jak obiecałam temu duchowemu przewodnikowi. Ale trafiłaś czy wybrałaś sobie? Trafiłaś czy wybrałaś? Wiesz co, skarbie, wybrałam z intuicji, ale to do mnie przyszło. Ta Ewa Foley do mnie przyszła. Tak jakby my się przyjaźnimy do dziś, tak? I to jest takie no niezwykłe. I dlatego teraz, ponieważ to jest wszystko łatwiej dostępne, jak mamy takie wydarzenie właśnie jak to twoje, na którym ja będę, jak będziemy Human Universum, które ja teraz też dopniemy wszystkie formalności, żebyś ty była, to ja się mega cieszę. Że takie rzeczy są dostępne u nas w kraju, w Polsce. Ja za tym 7-8 lat temu, 10 jeździłam po świecie, tu Meksyk, tu Stany, żeby tego doświadczyć, dotknąć i miałam takie poczucie wtedy bycia niezrozumianą. Wiesz, że wracałam do Polski i powiedziałam, Boże, jestem jakaś inna. Ja tu nie pasuję. A teraz czuję, że nie jestem jakaś inna, że to wszystko tak ma być, nie? I że czuję te metody, bo do tego chciałam wrócić, bo znowu się rozgadałam, kurna, że to tego przebudzenia, nie boję się tego słowa, tego doświadczenia życia w pełni można dokonać przez wybór. Czyli wybieram wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wybieram przepracować swoje traumy, wybieram sobie wybaczyć na takim głębokim poziomie. No wiadomo, radykalne wybaczenie, ale to jest coś innego. Wybaczam i puszczam bez żalu. Czyli ja chyba dopiero ostatni dzwonek, którego gdzieś tam świadomie wyszłam, to mogłam puścić bez żalu. W takim sensie, że to była, te związki mnie tak ukształtowały. Wiem, że tutaj też rezonujesz ze mną, bo w tym zakresie jakby są takie teorie, które mówią, że związki uczą nas najwięcej o sobie. I przy jednych ludziach jesteśmy pięknymi osobami. Znaczy, o to mi chodzi, że fajnie być przy ludziach, codziennie budzić przy człowieku, którym jesteś najpiękniejszym sobą, ale nie wersją siebie, w którym jakby widzisz to piękno świata, w ogóle otaczać się takimi ludźmi. Wiesz, w rozwoju doświadczyłam też tego, że jak dzwoni telefon... Wiesz co, bo w związkach jest też tak, że te różne związki uruchamiają różne nasze części i też to jest właśnie, to jest trochę tak, że wiesz, to bywa zaskakujące, bo ja na przykład, wiesz, nigdy nie powiedziałabym, że nie wiem, jestem bardzo uległa, a bywałam bardzo uległa. Nigdy nie powiedziałabym, że jestem bardzo dominująca i raniąca, a potrafię być bardzo dominująca i raniąca. I to jest trochę tak, że wiesz, to są te uśpione nasze części, które odpowiednie warunki uruchamiają do życia, nie? I to też jest nasza część i trzeba o tym pamiętać, że to nie o to, prawda? Żeby ją przyjąć, żeby ją przyjąć do siebie, że też jestem dominująca albo też jestem bardzo uległa w specjalnych, w odpowiednich warunkach.
Tak, ale tak nawet wiesz, takie dokładnie, nawet takie, i wiesz co, i przede wszystkim nie próbować samej siebie gdzieś tam naginać, ani zmieniać. Jak to się ładnie mówi, że dla nieodpowiedniej osoby nikt nie będziesz wystarczająca, dla odpowiedniej jakby nie musisz nic zrobić, żeby być, nie? Ale fajnie, jakby dla mnie takim bardzo ważnym momentem było tak, to, co powiedziałaś, zaakceptowanie siebie w pełni. Niektórzy nazywają to cieniami, wiesz, to są takie niby a proste rzeczy, żeby nie starać się. Znaczy, ja zawsze mówię, nigdy nic nie jest tak ważne, żeby pogwałcić siebie. Ja nigdy nie poszłam w życiu na byle jakość. Ja bym najlepsza była moja mama. Ja to muszę powiedzieć wszystkim oficjalnie. Po moim rozstaniu moja mama mówi: dziecko, bo ty jesteś taka wymagająca, żebyś ty starą panną nie została. Mówię: mamo, nie przejmuj się, ja jestem już starą panną od 10 lat, nie? Chodzi o to, że a propos związków. A propos związków, to ja siebie za to tak poklepuję po ręku i doceniam, że nie poszłam nigdy na byle jakość. I mówię to teraz do kobiet, wiesz, bo myślę, że też nas słuchają, ale do mężczyzn też, cudownych, wspaniałych mężczyzn, że warto jakby wiedzieć się, kim się jest, Tak. tak kochanie, zanim się wejdzie związek, bo wiesz, my sobie możemy porozmawiać tak psychologicznie na to jest bardzo ciekawy temat, że niektórzy mówią, że podobieństwa, inni, że przeciwieństwa. Ja myślę, że dobieramy się na zasadzie deficytów. Ty mi zaspokój to, ja ci zaspokoję to, jak zostanie zaspokojone, to już dzięki, nie? A to się nawet Więc jak... nazywa w psychologii koluzję, prawda? Czyli dobieramy Dokładnie. na poziomie deficytów. Ale właśnie chciałam, a propos tego, powiedziałaś, to ja nie lubię tego akurat tego powiedzenia, że jesteś niewystarczająca dla całej Rzeszy, a dla jednego będziesz wystarczająca. I że to jakby, bo wiesz, znaczy ja wiem, o co chodzi w tym powiedzeniu, prawda? Ale Tak. kto może zakładać, wiesz, jeżeli nie wyciągamy lekcji z niektórych relacji, dlaczego wybrałyśmy tę osobę, tak? Jakby ja zawsze mówię, dlaczego ja? Dlaczego ja? Nie? A nie, nie, to chodzi. No to wiesz, to możesz być zawsze wystarczająca dla narcyza, nie? Zawsze wystarczająca dla psychopaty, bo masz te cechy, które jakby przyciągają tę energię, przyciągają te potrzeby, które Tak, ale wiesz, ty masz zaspokajasz. rację, dobrze. I w tym sensie ja bym wolała być niewystarczająca Ale to jest dokładnie samo, co ja powiedziałam w dla. skarbie. Jak powiedziałam to, że ja nie chcę być atrakcyjna dla narcyza, dla niefajnego człowieka. To jest ten aspekt. I oczywiście to jest to, co ja też kocham w rozwoju osobistym, bo nie pytam, dlaczego mnie to spotkało, tylko po co mi to było, czego to miało mi nauczyć. I to są te lekcje życiowe. Robię nawet takie ćwiczenie coachingowe na swoich warsztatach, robię doświadczenie. Lekcja życiowa i wdzięczność. Czyli nawet czasami trudne doświadczenie, nie wiem, rozstanie, rozwód, wejście w relacje, wiesz, co było u podstaw, że ja w ogóle, że to było dla mnie atrakcyjne. Jak puścimy to, żeby rzeczy, które nas ranią, przestały być dla nas atrakcyjne, to uwalniamy to z pola. Ja często też mówię, że jakby już jakby dziękuję za doświadczenie, nauczyłam się, puszczam bez żalu, nie powielam, tak? I wiesz, co to jest niesamowite, ja w sumie nie jestem, ja w sumie jestem naprawdę, to może zabrzmieć dziwnie, ale wdzięczna za to, że doprowadziłam do tego momentu, w którym jestem, tak? Że wiesz, i to jest też wszystko dziwne, bo na przykład w tym przebudzeniu, jak pytałam swoich duchowych przewodników, mówi: dobra, Paula, ty masz tam 37 lat, no ale jak ktoś wejdzie na tą drogę i ma 75, ja tak się wiesz, w pierś zabiłam, mówię: kurczę. Faktycznie, no i co wtedy? I on tak pięknie powiedział: warto przeżyć całe życie, żeby 5 lat żyć świadomie. Czy rok żyć świadomie? I ja mówię: okej. Nie? Czyli tak naprawdę, jak któraś kobieta mi mówi: Boże, Paula, szkoda, że to się wcześniej nie trafiłam. Ja mówię, że nie szkoda, to jest najwłaściwszy moment. Nie ma czego żałować. To jest najbardziej odpowiedni moment, żeby przepracować sobie kolejną lekcję życiową. Albo żeby wybrać, tak jak my wybrałyśmy, na przykład życie w pełni. Bo to jest wybór. Tylko czy to jest I też, tak, że to jest tak? No, mów, mów. że tak ci też czasami ładnie mówi, że, nie, nie, że szczęście i sukces jest wtedy, kiedy dobre okoliczności spotkają się z gotowością. Na dobre okoliczności nie zawsze mamy wpływ, ale na to, żeby być gotowym na to, żeby być gotowym na sukces, ale na własnych warunkach. Zobacz, nawet nasze doświadczenie w telewizji. Ja też kiedyś odeszłam i powiedziałam: nie, jakby no już nie pod tą rolą. W sensie kocham taniec, ukształtował mnie, zarąbiście, ale albo będę zrobiła tam rzeczy wartościowe, albo wcale. I dla mnie ta nasza rozmowa dziś jest dużo bardziej cenna,
że ja mogę, że zaufałaś mi na tyle, i za to Ci bardzo dziękuję, i że możemy porozmawiać o takich rzeczach głębokich, tak po prostu, i że zresztą ludzie, którzy będą za to wdzięczni, niż to, żeby mi ktoś powiedział, co mam mówić w telewizji. Znaczy to tu akurat jestem bardzo z tobą. I nie wiem, czy kiedykolwiek w telewizji przeprowadziłam jedną setną wartości takiej rozmowy, ale to są inne formaty. Też jestem wdzięczna jakby telewizji za to, że być może są tu osoby, które przyszły dlatego, że tam mnie zobaczyły i dalej mogą doświadczać i prawda? Jest to też coś, co Tak. nam telewizja dała. Czyli dotarcie, tak? Czyli to dotarcie i jakiś rodzaj też takiego doświadczenia, w którym ja się swobodnie czuję w każdej sytuacji właściwie takiej medialnej, prawda? No to też jest taka wdzięczność wobec tego doświadczenia, aczkolwiek ten format się już wyczerpał. I teraz wiesz, nawet kiedy myślę, czy tam rozważam różne propozycje, pomysły, to nie pałam do tego entuzjazmem i na pewno nie zrezygnuję z kawek, które są, właściwie zrobiliśmy z Danielem teraz sobie taką mapę, wiesz, moich projektów. I co jest dla mnie najważniejsze, wiesz, dzisiaj? Ja tak chciałam, wiesz, a to mi więcej pieniędzy by przyniosło, no bo trzeba uzupełnić budżet, nie? A to więcej pieniędzy, no więc muszę te priorytety ustawić. I nagle tak czuję, jak mi serce bije, ja mówię, ale ja kawki kocham najbardziej, nie? Ja kocham po prostu to doświadczenie i to jest moim priorytetem, ale też przez to, co ty mówisz, że wreszcie mamy szansę, a my jednak dużo surfowałyśmy po show biznesie, dużo byłyśmy w tym świecie. Ja nawet to, że ja teraz mam ochotę ubierać się jak kloszard, ja w ogóle nie chcę się malować. Ja teraz wiesz, desensytyzuję się, jakby po prostu się czyszczę w ogóle z tego wszystkiego. Przypominam sobie, ile godzin spędziłam na szukaniu jakichś tam butów czy czegoś, i to jest super. Tylko że ja jestem tym przesycona, już przesurfowałam przez to i teraz weszłam głęboko właśnie to i też czuję wdzięczność, że mogę rozmawiać z tobą i odkrywać, jak bardzo się rozwijasz, nie? Gdzie ty jesteś, bo ja myśmy rozmawiały, nie wiem, 2 lata temu, kiedyś tam ten, 5 lat temu, tak. dokładnie, ja widzę twój rozwój w ogóle, jestem świadkiem twojego rozwoju, prawda? I cieszę się, bo jestem też na tej drodze i ta wdzięczność, o której mówiłaś, która rodzi się właśnie nie tylko, oczywiście warsztat jest fajny do tego, żeby się nauczyć też być wdzięcznym, ale on się rodzi z tego, że tak naprawdę to ty się wypełniasz, żyjesz w pełni, im bardziej jesteś zadowolona ze swojego życia, tym bardziej jakby życie innych nie przeszkadza ci w twoim własnym zadowoleniu. Ono cię może inspirować, a nie dewaluować, prawda? Ono cię może do góry podnosić, a nie sprowadzać na dół. Ale trzeba być zadowolonym z własnego życia, trzeba siebie wypełniać, nie? Dokładnie, dziękuję Gosiu za te słowa. Dokładnie, dokładnie to jest to, co ja też mam tu i teraz w sobie. I wiesz, co na przykład jeszcze pięknego, że to środowisko rozwojowe, tych świadomych ludzi, ja mam wrażenie, że jest takie, nie chcę mówić też za bardzo ogólnie, ale dla mnie dużo bardziej sprzyjające, dlatego że ja też tak staram się zawsze to podkreślać, że im więcej jakby jest piękna, dobra, nie wiem, wszystko, co widzisz dobrego w innym człowieku, musisz mieć najpierw w sobie, żeby to zobaczyć. Dokładnie, dokładnie. Więc jeżeli jesteśmy w takim środowisku i na przykład też zawsze, jak teraz mówisz, powiedziałaś bardzo ładny komplement, więc ja ci powiem, no, Gosia, masz to samo w sobie, jeżeli to w ogóle widzisz we mnie. I to jest takie fajne, bo wtedy człowiek się czuje, przestaje porównywać, w sensie takim, że no to trzeba tego znowu doświadczyć, ciężko to ubrać w słowa, mimo że staram Ale się. ja wam powiem, że wiesz, no tak jakby wprost, że ja bywałam zazdrosna o sukcesy innych, prawda? Pamiętam, rywalizowałam z inną panią psycholog, która też była na topie, no bo ja byłam tam jednym z pierwszych, które się pojawiły w tych wszystkich, wiesz, tematycznych telewizjach. Ja i ona na zmianę. I ona taka, wiesz, ja pamiętam, nie w jakąś bardzo mocno rozwiniętej tej zazdrości, ale ja czułam zazdrość, prawda? I taką niebudującą wcale zazdrość. I wiesz, dopiero kiedy zaczęłam, jakby, kiedy poszłam po swoje, nie? Skupiłam się na swoim działaniu, kiedy zaczęłam spełniać swoje marzenia, kiedy zaczęłam łapać szanse, które dostaję w życiu,
Kiedy siebie zbudowałam, nie chcę tak, wiesz, takimi tam sloganami, ale rzeczywiście zbudowałam siebie, że poczułam, że jestem kurde dobra, w różnych rzeczach jestem dobra, to ja przestałam, wiesz, ja mam taką wielką życzliwość dla Tak. ludzi, rozumiesz, którzy na przykład, jak wiesz, ktoś przyszedł do mnie i mówi do mnie, o jak ci państwo przeszli do mnie teraz na Instagram, ja się cieszę, że ci ludzie tutaj fajnie przyjdą do ciebie na twoje social media i będą mieli szansę z tobą obcować, no bo my wszyscy razem tworzymy coś ważnego, no my wszyscy razem możemy więcej, prawda, bo ty zrobiłaś to, ja jestem tu mocniejsza, ty jesteś tu mocniejsza, ktoś inny przychodzi, jest w tym mocniejszy, a kiedy my tworzymy taką sieć, jakby gdzieś tam wspólnotowość też wśród ludzi, którzy pomagają, to my mamy wielką moc tak naprawdę, wiesz, jeśli się wzajemnie wspieramy. Tak, ale Boże, dziękuję za to, co mówisz, bo to jest dokładnie to, to środowisko, w którym też ja wybieram teraz być, nie? Że świadomość rodzi dobro, że na przykład, dziękuję też Gosiu za to, co mówisz, bo to świadczy o nas, że mamy jakby zaopiekowane ego i chcemy się dzielić tym dobrem, pokazywać, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy połączeni. I jeżeli łączymy te puzelki tego naszego doświadczenia, wiedzy, narzędzi, dobra, to tworzy się po prostu jakiś taki przepiękny przepływ, w którym ja też teraz jestem. Tylko już wiem, że jakby to jest najwłaściwsza z dróg i że przyrezonuję, przyciągam takich wspaniałych ludzi, ale też do mnie przyszło, jak mówiłaś o tym, że tak kochasz te kawki, bo to jakby wiesz co, jakby dla mnie to jest oczywiste, że to łączy w tobie w takie piękne twoje talenty, ta naturalność, ta umiejętność rozmowy z ludźmi i słuchania, wydobywania z ludzi potencjału, zobacz, to są też skille psychologiczne, nie? Tak, I też po prostu ja pamiętam, że jakby to są te coachingowo otwarte pytania, takie, które powodują, że człowiek otwiera się, więc jakby z całym szacunkiem do, nie wiem, naszych kolegów, koleżanek, dziennikarzy, nie chciałabym nikogo urazić, a ja kocham takie rozmowy, bardzo tobie dziękuję, bo to jest coś więcej niż wywiad, nie? To jest coś takiego, że potem ktoś z nami zostanie na przepiękne komentarze, dziękujemy, na dalszą część dnia i my same będziemy się do siebie uśmiechać, na pewno ci napiszę dzisiaj niejednego SMS-a, właśnie dlatego, że to jest pokusza, nie? Mam nadzieję, że napiszesz mi takiego SMS-a z datą na Bali, wiesz. To tak. Ale wiesz, że tutaj też ktoś napisał, słucham, on też jedzie. On za siebie zapłaci. Ja dołożę, złożymy się na niej. Słuchaj, ale też tu ktoś pisze, że kiedy wydaje mi się, że temat mnie nie dotyczy, wchodzę na kawkę i to się dzieje. Bo to, słuchajcie, nie chodzi o temat tak naprawdę, nie? Bo to jest właśnie to jest kwestia człowieka, który tam jest. Bo człowiek może być specjalistą od depresji, może być specjalistą od lęków, może być specjalistą od samorozwoju, samowspółczucia i różnych innych rzeczy, ale jeśli siedzi tam w środku piękny człowiek, który jest taki holistyczny, pełny, który nie przeczytał tylko dwa poradniki na temat depresji, ale prawda, generalnie ma też swoją drogę, to nagle ta rozmowa jest w dużo szerszym kontekście i te wszystkie konteksty mogą być interesujące dla człowieka, który akurat nie ma nic wspólnego z depresją dzisiaj. I dlatego być może te rozmowy, one wszystkie mają szerszy kontekst, bo ci ludzie, którzy tu przychodzą, są po prostu fajni. Ty takich przyciągasz, ty takich zrzeszasz, to jest takie, wiesz, fantastyczne i w moim poczuciu to było tak, że tak jest po prostu, że ten wszechświat tak cię właśnie gdzieś tam pokierował, że jesteś na swojej, tak to się mówi, optymalna droga życiowa, nie? Że właśnie przez nas to przepływa, rezonuje, podajemy to dalej. I na przykład, kiedy ja to robię, czuję taką ogromną satysfakcję, mam nadzieję, że ją teraz czujesz, bo to dzięki tobie, Gosia, to płynie, więc jakby to jest... No, ale też dzięki tobie, no wiesz, podeszłaś do mnie na wibracjach i tak, wiesz, czekałaś, wciskałaś mnie i ja wiesz, wtedy pomyślałam, Paulina, no jasne, jesteśmy przecież, tak, musimy, tak. Spotkałyśmy się na tej drodze i chcę, żebyśmy się spotykały na tej drodze długo jeszcze i wracały do siebie. Tak kończąc, chciałam cię zapytać, bo wiem, znam ludzi, którzy tu przychodzą, nie? I też znam te listy, które później piszą. I jest bardzo wiele osób, które dzisiaj, wrócę do tego, słuchają i myślą sobie, chciałabym tak. Chciałabym, ale nadal jakby mam hasła obfitość, wdzięczność, życzliwość. Nie wiem, co mam zrobić. Jaki to jest pierwszy krok? Chciałabym, nie wiem, czy wezmę odpowiedzialność, nie wiem, co znaczy wziąć w ogóle odpowiedzialność za swoje życie, prawda? W ogóle, co to znaczy narzędziowo w ogóle? Ale gdzie bym się mogła udać, co przeczytać, nie wiem, taki tak. Pierwszy krok, który zasieje ziarno. Dobra, to już mówię. Po pierwsze bym powiedziała tak, kocham siebie na tyle, żeby to dla siebie zrobić.
kocham siebie na tyle, żeby chwycić po książkę Louise Hay, Uzdrawiam swoje życie. Żeby chwycić po książkę Murphy'ego, Potęga podświadomości. Żeby chwycić pod książkę właśnie No Excuses Dave Danenana. Chociażby te trzy pozycje na początek. Tak? I jakby fajne jest to, żeby pójść za intuicją, żeby sprawdzić, żeby może jednak wybrać się na jakiś warsztat rozwoju osobistego i duchowego. Żeby gdzieś tam spróbować sięgnąć po tą pomoc, może nawet troszkę bardziej taką ukierunkowaną, dlatego że dlaczego to w ten sposób mówię, żeby nie błądzić, bo jak ma się takiego swojego przewodnika, to po prostu prościej. Oczywiście to nie jest jedna z dróg. To jest ta, która mi przychodzi w tu i teraz, nie? Ale najważniejsze jest to, że kocham siebie na tyle, żeby dla siebie to zrobić. I nawet jak nam się wydaje, że to jest bardzo trudna droga i że to jest, że jesteśmy w jakimś takim zamętleniu i w ogóle w jakimś takim kącie, z którego ciężko wyjść, to słuchajcie, nie, najważniejszy jest ten pierwszy krok. Najważniejszy jest ten pierwszy krok, bo on powoduje falę zmian. I tak jak na przykład ty powiedziałaś, Gosiu, o twoim wydarzeniu, na którym ja będę, nie w formie reklamy, tylko naprawdę chcę to powiedzieć. Ten 26-27 sierpnia jest Human Universum, czyli jest takie przepiękne wydarzenie rozwojowe, gdzie będzie 20 prelegentów, mam nadzieję, że ty również. I chodzi o to, że wtedy, jak tam przychodzisz na takie wydarzenie w Warszawie, Human Universum. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam potem po naszej rozmowie puszczę link do wydarzenia. Chodzi o to, że jak nie jeden, to drugi, to piąty, to dwudziesty prelegent powie coś takiego, czego się chwycisz. Ja tak miałam w swoim życiu. I to czasem jest jedno zdanie, to jest tak zwany wytrych. Wiem. Wiesz, o co mi chodzi? I to powoduje, że po prostu to jest moje paliwo do zmian, a paliwem do zmian jest odwaga. Czyli ktoś powie takie zdanie, że powie pieprze, idę w to, robię to. Nie, ja nie będę oszukiwała siebie, 20 lat jestem w tym związku, ale od 2 lat nie sypiam, a od roku się budzę obok obcej osoby. Nie, dłużej nie. Koniec. Nie? Ja bym dodała jeszcze, że rób cokolwiek. To znaczy nigdy nie wiesz, co będzie tym wytrychem, tym triggerem, tym momentem gotowości, tym momentem dojrzałości, tych okoliczności, które się zbiegną z dojrzałości i tak dalej, bo jeśli robisz coś, to cały czas jest szansa na to, że pojawi się ta jedna myśl, ten jeden człowiek, ta okoliczność, którą sam sobie przeprowadzisz, nie? I wtedy zacznie to pracować. Nie zawsze da się to wyreżyserować. Ja też robiłam miliony rzeczy w kręgach, w dymie, w ogniu chodziłam. I nagle po prostu w pewnym momencie poczułam, jak te wszystkie doświadczenia, wszystkie, integrują się. I studia podyplomowe, i szkoła terapii, i teraz ta duchowość, i te wszystkie łączą się i tworzą coś, co powoduje, że ja czuję, że ja mam tę moc, nie? Jakby, że ja już czuję to przebudzenie, że ja już jestem w drodze. Ja już czuję w drodze i ja czuję swoje nogi, że ja tam idę, nie? I stoję na tej poczcie, reasumując, i czuję ten spokój, o który mi chodziło, prawda? I czuję, że jestem tu i teraz, bardziej niż kiedyś, może jeszcze nie w 100%, ale bardziej niż kiedyś, nie? I jestem Tak, i to jest absolutnie piękne właśnie to bycie w tu i teraz. Jak to mówiłaś, to przyszło do mnie jeszcze jedna rzecz, za którą taką chciałam wyrazić, wiesz, taką wdzięczność, bo pytasz mnie o to, gdzie. Ja w sumie z twoim poprzednim rozmówcą kilka, nie, to nie była kawka, ty byłaś u Kuby Bączka. Kuba był u ciebie. Dobra, tak. W każdym razie jestem tak ogromnie wdzięczna. Powiem ci, że ta osoba też stanęła na mojej drodze nieprzypadkowo, bo to jest coś, co szkolenie wyższe ja, warsztat wyższe ja, który tak naprawdę jest czymś najbardziej wartościowym rozwojowo, które w tu i teraz mam przyjemność prowadzić. W takim sensie, że ludzie po tym warsztacie wychodzą i wobec tego, że dostaję SMS-y, w sensie nie SMS-y, tylko na Instagramie wiadomości, nawet nie od uczestników, tylko na przykład od męża albo od żony, że po raz pierwszy usłyszała kocham, nie? Albo, że ktoś poszedł na grup i wybaczył temu ojcu co 20 lat. Więc zobaczcie, to też bym chciała, żebyście zapamiętali, to wyższe ja. Chodzi o to, że to już nawet są miejsca, do których warto przyjść, bo czasami
To jest bezcenne. To jest bezcenne doświadczenie, bo ono uwalnia i zaprasza inny scenariusz Twojego życia do Twojej drogi. Więc ja się bardzo cieszę, że Twoja intuicja, Gosia, doprowadziła Cię do mnie, Kuby do mnie i mnie do Was, bo ja czuję, że to jest w ogóle absolutnie nieprzypadkowe i wspaniałe, że możemy pokazywać to i dawać taką transformację już na takim wysokim poziomie w Polsce. Że to już nie trzeba szukać. Oczywiście, ja mam ogromny szacunek i sama jeszcze, i Ciebie wezmę. Tak? Ale, tak. Ale chodzi o to, że zobacz, to się wydarza w naszym kraju. Są te piękne wydarzenia, będziemy je wspólnie realizować, nie jeden projekt i po prostu to jest coś takiego, gdzie zapraszamy tych ludzi do tego, naszych odbiorców, żeby poszli z nami i po prostu świadomość rodzi dobro. Świadomość rodzi dobro. Bardzo Ci dziękuję, kochana. To piękna puenta naszego spotkania. Dziękuję Ci, że poświęciłaś nam godzinę. Ja zamykam, bo potem muszę ciąć, bo jak jest godzina, to ja mogę to wrzucić i my możemy to wrzucić, a potem trzeba ciąć, więc kończę. Macie tutaj różne zaproszenia do różnych inspiracji, czy Human Universum, czy 11 września, czy festiwal Kocham Cię za chwilę, który będzie, tak? Przeróżne rzeczy, czy u Pauliny szkolenia, czy Bali, które będzie pewnie otwarte też dla Was. No jakby możecie czerpać, możecie się zastanawiać, a po prostu przychodzicie na kawki, tu też możecie łapać te swoje inspiracje. Jutro jest Mateusz Banaszkiewicz, który jest bardzo dobrym trenerem, psychologiem zdrowia, świetny jest, naprawdę świetny, świetnie gada, robi dużo dobrych rzeczy, będziemy rozmawiać o komunikacji, a ja Ciebie ściskam najmocniej, umawiamy się na kawę w Realu, będziemy w kontakcie, całuję Cię, tule Was wszystkich i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Dziękuję, kochani. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Dziękujemy za wszystkie piękne Wasze słowa. Dziękuję.